Ekscelencjo Księże Biskupie, Pani Jadwigo, Szanowni Państwo. Festiwal Kompozytorów Polskich to od lat jedna z najważniejszych imprez kulturalnych cyklicznie odbywających się w Bielsku Białej. Jego renoma i ranga wykraczają daleko poza granice naszego miasta. Dziś oficjalnie inaugurujemy 17. edycję festiwalu, ale warto wspomnieć w tym miejscu, że pierwszy festiwalowy koncert już za nami. We wtorek na scenie Domu Muzyki wystąpiła znakomita, choć bardzo młoda koreańska skrzypaczka, laureatka głównej nagrody ubiegłorocznego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Tegoroczny festiwal, tak jak w przeszłości już wielokrotnie bywało, będzie miał nie jednego, a kilku bohaterów. Wspólnym mianownikiem wszystkich koncertów będzie zaś muzyka inspirowana górami. Jest to drugi festiwal, podczas którego nie ma z nami profesora Henryka Mikołaja Góreckiego, a pierwszy, którego program nie był już konsultowany z panem profesorem. W tym miejscu pragnę wyjątkowo serdecznie przywitać wśród nas małżonkę profesora panią Jadwigę Górecką. Witamy panią Jadwigę serdecznie. Serdecznie witam wnuczkę i wnuka pana profesora. Panie Jadwigo, chciałbym zapewnić, że pan profesor Górecki pozostaje wciąż w naszych sercach i w naszej pamięci. Dlatego właśnie od ubiegłego roku nasz festiwal nosi jego imię. Powróćmy do festiwalowego programu. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego. Nie mogło zatem podczas tegorocznej edycji zabraknąć muzyki tego wybitnego kompozytora. 80. urodziny będzie świętował wraz z bielską publicznością kolejny bohater festiwalu, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów, Wojciech Kila, którego także będziemy mieli okazję witać wśród nas. Zaplanowaliśmy ponadto spotkanie z innym znakomitym kompozytorem, Janem Kantem Pawluśkiewiczem i jego twórczością. Czeka nas zatem kilka dni prawdziwej muzycznej uczty, która dostarczy nam z całą pewnością wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. W tym miejscu pragnę tradycyjnie już przekazać serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wspomogli gminę Bielsko-Biała przy organizacji festiwalu. Dziękuję zatem Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bankowi Pekao S.A., a podziękowania kieruję na ręce pana wiceprezesa zarządu obecnego z nami, pana Grzegorza Piwowara, spółce Fiat Autopoland, przyjęcie podziękowań proszę pana dyrektora Czesława Świstaka. Dziękujemy bardzo. A teraz nadszedł już czas na oficjalną inaugurację. 17. Festiwal Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego uważam za otwarty. Dziękuję bardzo.